Mianowicie dostaje dosyć solidne nerfy na wszystkie buffy, jakie tutaj ma. Nie potrafię tego wyjaśnić tak naprawdę, no te zmiany mi się wydają straszne, jakby ja wierzę w to, że ja gadam teraz kompletne głupoty, że ja tych zmian nie rozumiem. O ja. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku OTR nie na moim kanale. Dzisiaj sobie pogadamy o patchu, który niedługo wejdzie na serwery, który wstrząsł serwerami aktualnie. Więc jest dużo rzeczy. Jeżeli wasi znajomi na przykład nie wiedzą, to dajcie im linka albo do mojego filmu, albo do tego patcha, bo jest naprawdę dużo zmian. I powiem wam tak, ja jestem, jak i większość graczy, zwłaszcza graczy rycerzy, no ja jestem załamany, nie? Ja jestem załamany i dzisiaj sobie trochę tutaj pogadamy. Szybko przelecimy przez ten patch. Jakby jest dosyć trudny do wyjaśnienia, czyli najlepiej jakbyście sobie sami ogarnęli to poza filmem, co tutaj się zmienia. Dam swoje opinie, dam swoje przemyślenia i dam swoje plany na przyszłość, co będę chciał dalej robić w TR-nie. Bo przypuśćmy, żeby pokazać wam skalę, nie wyobrażam sobie dalej grać rycem. Kompletnie nie wyobrażam sobie dalej grać rycem. Na pewno zrobimy sobie inną postać, ale o tym na koniec. Jestem tylko graczem, więc nie sugerujcie się tym, co ja tutaj mówię. Miejcie swoją opinię, to jest najważniejsze. Nie jestem w ogóle żadnym specem. Mam tylko 93 level barbarzyńcy, najwyższy level, więc endgame jest dla mnie nieznany. Ja mówię tylko o tym, co teraz czuję, odpowiadając na pytania też wasze, bo na pewno takie się pojawią. Już się w sumie pojawiły, więc ja tylko dam swoje tutaj opinie. Nie sugerujcie się nimi, nie jestem ekspertem. Ja tylko jestem graczem oburzonym, ale postaram się kontrolować emocje. Tak czy siak, co się pozmieniało w tym patchu, który wejdzie na serwery nie wiadomo kiedy, prawdopodobnie za parę tygodni. Pozmieniały się buffy. Buffy w TR-nie, czyli na przykład rozkaz od rycerza, gruboskórność od barbarzyńcy i tak dalej. Wszystko to się pozmieniało w sposób dosyć zwariowany, powiedziałbym, że do góry nogami wszystko zostało odwrócone, ponieważ póki co w TR-nie mamy coś takiego, że mamy sobie buffa, nie? Jakikolwiek, nie wiem, rozkaz, nie? I sobie go levelujemy i z każdym poziomem umiejętności ten rozkaz jest coraz prostszy do wbicia, czyli wymaga mniej wiedzy od nas. Teraz będzie to na odwrót, nie wiadomo czemu, będzie to na odwrót, że im większy level umiejętności, tym większa trudność i te trudności są chore. Dlaczego są chore? Dlatego, że jak teraz mamy trudności 70, 65, 50 i tak dalej, to tutaj mamy trudności na przykład 600. Tak, więc jest inny przelicznik, jest to dosyć mocno wykręcone do góry nogami wszystko. Przelicznik wygląda tak. Dostajemy sobie 40 punktów bazowych na start, na początku gry. Do tego dostajemy level, czyli na przykład jeżeli mamy 140 level, to już mamy 180 punktów. No i wiedza to jest jeden punkt, czyli mamy tam 200 wiedzy, to mamy 380 punktów łącznie. No i patrzymy sobie, jaki możemy spell sobie wrzucić, czyli możemy na przykład sobie wrzucić na trzecim poziomie rozkaz, nie? W ten sposób to działa. I powiem wam tak, jest to wszystko dosyć skomplikowane, dosyć trudne, dlatego nie będę za bardzo się na tym skupiał, bardziej skupię się na tym, co to wszystko wyrządzi. Twórcy mają na celu odstąpienie mniejszych leveli rycerzy, bo to jest, nie oszukujmy się, głównie patch skoncentrowany na rycerzach, żeby ich znerfić. Chcą odstąpić rycerze z niskimi poziomami od wysokolevelowych bossów, na przykład żeby 70 level rycerz nie szedł sobie na loski. Problem tylko z tym, i to mnie bardzo zastanawia, dlaczego wysokie levele rycerze też dostają po tyłku, że tak powiem. Bo jak sobie spojrzycie na te przeliczniki, ja polecam wam sobie to ogarnąć na spokojnie samemu, bo ja sam się w tym gubię, wam powiem szczerze. Tutaj mamy na przykład taki wykres, który pokazuje, ile PA potrzebujemy na danych levelach, żeby wbić na przykład rozkaz sobie na jeden punkt. No i żeby wbić na 140 poziomie rozkaz na 1 PA, potrzebujemy tylko 420 wiedzy. Obecnie potrzebowaliśmy 160, więc jakby oni chcą, twórcy, zrobić tak, żeby te buffy nie wchodziły wszystkie na 1 i na przykład opłacało się nie levelować rozkazu na 7 poziom, bo na przykład na poziomie 6 kosztuje on mniej wiedzy. Czy jest to dobre? No, nie wiem, nie? Nie wiem, zobaczymy w praniu. Ja się nie wypowiadam, że tak powiem. No tak czy siak, 420 wiedzy, żeby wbić na 140 levelu rozkaz na jeden punkt many, na jeden punkt umiejętności, jest to moim zdaniem cholernie dużo. Może też być tak, że ja tego nie rozumiem, że te tabelki są wadliwe. Jeżeli tak, to ten film zniknie z internetu, bo mnie wyśmiejecie. Ale ja to tak rozumiem i chyba tak jest. Przynajmniej tak mi też znajomi mówili, bo się podpytałem, czy ja to dobrze rozumiem. Więc jest to naprawdę solidny nerf, ale to nie wszystko, ponieważ rycerz dostaje jeszcze więcej nerfów. Mianowicie dostaje dosyć solidne nerfy na wszystkie buffy, jakie tutaj ma. Czyli na przykład na trans dostaje sobie nerfy w
postaci takiej. Wchodzimy sobie na Tavern Wiki i sobie porównamy umiejętności. Trans na poziomie 7. Patrzymy na poziomie 7, bo przypuśćmy ten poziom 7 docelowy, więc tylko na tym będę się skupiał. Trans na poziomie 7 zwiększał obrażenia fizyczne o 22%, no i szanse trafienia na obrażenia fizyczne o 38%, tak? I trwało to 5 rund. Obecnie trans na poziomie 7 zwiększa szanse trafienia o 38%, zostaje bez zmian, ale za to obronę wręcz i dystansową zmniejsza osobie, której wrzucamy buffa o 20%. Czyli po prostu jest to buff i debuff w jednym. Lecimy dalej. Poświęcenie. Na poziomie 7 wcześniej 43% obrażeń fizycznych więcej i zmniejszona obrona o 20%, czyli tak jak teraz w nowym transie, na 7 tur. Teraz będzie na 6 tur. Taki sam chyba, z tego co widzę, 48. O, trochę nawet większy buff, czyli 5% więcej. Odporności fizycznej minus 50. Chcę tylko przypomnieć, jakby wiecie, ja tutaj na nikogo nie najeżdżam, nie? Ja tylko tym bardziej sobie w sumie żartuję teraz, śmieję się i tak dalej, więc tutaj nie bierzcie nic do siebie. Tak samo nie chcę na przykład ekipy obrażać, bo ja wierzę w to, że oni wiedzą, co robią, tylko po prostu ja z perspektywy gracza tak to widzę trochę dziwnie. Ja przypominam, że wcześniej znefili łucznika, bo on miał takie coś jak twoja stara. I twoja stara działała na zasadzie takiej, że zwiększał się damage napastnika, ale nie mógł trafić. Nie? Takie coś. Tutaj zwiększamy damage, ale niszczymy sobie odporności. Ja nie jestem przekonany, czy to jest buff, czy to jest debuff. Gdyby dać na przykład łucznikowi takiego buffa na przeciwnika, czyli debuffa, i po prostu zwiększyć mu obrażenia, ale zmniejszyć mu odporność, mam wrażenie, że wtedy to byłoby jako debuff. Ale że jesteśmy rycerzem i dajemy to swoim, jest to uznane jako buff. Rozumiecie, o co chodzi? W sensie, nie jestem przekonany, czy to jest buff, czy to jest debuff, który rzucamy naszemu sojusznikowi. Bo rzucimy sobie to na przykład, no nie wiem, barbarzyńcy, nie damy mu ochrony, bo oczywiście rycerz ma ochronę, tak, która czasami też, no nie przechodzi, bo na 98% chyba ma na 7 levelu ochronkę. Jeszcze sobie sprawdzę, że nie powiedzieć głupoty. Tak, 95% skuteczność obrony, ale z okazji, że teraz te buffy są trudniejsze do rzucenia, przypuśćmy, że mają na trzecim poziomie, 78%, czyli mamy 22% szans, że jednak ten barba dostanie po mordzie. I w momencie, kiedy sobie mu odporności fizyczne zabierzemy, a dodatkowo z obronę wręcz dystansową zabierzemy, to jest szansa, że my tego barbę prędzej zabijemy, niż cokolwiek mu damy. Ale idąc dalej, bo to nie jest wszystko. Aura czystości dostała buffa, to jest ciekawe. Możemy teraz, no generalnie no to jest buff, tak? Tutaj mamy 45% obrony przed urokami, 35% odporności magicznych. Chyba jest to więcej, no tutaj... Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest więcej. Tu jest procent, a tu są odporności magiczne. No to by trzeba było sobie policzyć. Gdzieś chyba pisali, że to jest buff na aurę czystości. Ale to wszystko nie ma żadnego sensu, o czym tutaj mówię. Ponieważ jest jeszcze rozkaz. I rozkaz to jest taka imba, że ja się zastanawiam, po co oni tego spela po prostu nie wrzucili z gry. Na pierwszym poziomie rozkaz daje 2% obrażeń więcej. Całemu teamowi. Obecny rozkaz daje 15% obrażeń i skuteczność ataków plus 15%. To daje 2% obrażeń. No i szanse trafienia 15%, nie? To zapomniałem powiedzieć. To zostaje bez zmian. Dla porównania, jeżeli jesteśmy magiem ognia i walniemy za 1000 z kuli ognia, to dzięki rycerzowi w drużynie, który dał nam rozkaz, walniemy 1020. Okej. Okay. Ale no na szczęście potem jest trochę lepiej, na poziomie na przykład 7, na który potrzebujemy tylko 400 chyba 80 wiedzy, żeby wbić na 1 PA, 420, przepraszam, no to tu już jest lepiej, no bo ten rozkaz walnie 14% obrażeń. Czyli tyle co obecnie na poziomie pierwszym. I suma summarum, rozkaz jest znerfiony pod względem trudności wrzucenia go. I na poziomie 7 daje tyle samo dymydża, co na poziomie pierwszym obecnie. Więc, no dobra. Może ja czegoś faktycznie nie rozumiem. Może ja jestem za głupi na te tabelki i nie potrafię czytać. Tak czy siak, wydaje mi się to mega słabe. Wydaje mi się to mega słabe. Ja cały czas jakby mówię o tej postaci, nie mówię o ruchach na przykład ekipy tak dalej, bo ja nikogo nie chcę obrażać, wiecie, też jestem YouTuberem, Jupiterem i jestem taką trochę klauzurą objęty, że wiecie, że nie mogę za bardzo tutaj na nikogo najeżdżać, bo nie wiem, nie chcę dostać bana na przykład, bo chcę grać dalej sobie w Taerna. Tak czy siak, te zmiany wydają mi się tragicznie słabe na rycerza i wydaje mi się, że rycerz jest RIP, bo w tym momencie no on zbyt dużo sobie nie pogra. Jeżeli na przykład pójdzie sobie na losy, no to wytraci się z całego PA, żeby dać buffy i dodatkowo te buffy mało mu dadzą. Jest tutaj takie coś, co wam przeczytam.
Zapewne część z Was dostrzega, że brakuje niektórych procentów w nowych umiejętnościach. I to dość ważnych procentów, bo chodzi tutaj o procenty wzmacniające obrażenia postaci. Otóż to, właśnie o tym gadamy, nie? Nie martwcie się, nie wyparują. Każda umiejętność, w zależności od poziomu, zostanie odpowiednio zmodyfikowana pod względem bazowych obrażeń, tak by wyrównać zmiany. W skrócie, bez rycerza będziecie zadawali większe obrażenia niż obecnie. Co to znaczy na chłopski rozum? Na chłopski rozum to znaczy, że wszystkie obrażenia w Taernie dostaną buffa. Ja to przynajmniej tak rozumiem i chyba ludzie też to tak rozumieją. Czyli na przykład Barba będzie sobie więcej bił bez rycerza skryta. Czyli moje pytanie brzmi, po co rycerz do PT? Skoro bez rycerza bijemy więcej, a z rycerzem bijemy nieznacznie więcej, ale rycerz nam zabiera wszystkie odporności, jakie mamy. Po co rycerz do drużyny? Może ma to jakiś sens, nie powiem, że nie, może ma to jakiś sens brać rycerza do PT, żeby sobie zwiększyć obrażenia od kuli ognia z 1000 na 1020. Ale nie lepiej na przykład dać drugiego maga ognia do PT i bić 2000? No nie wiem, nie wiem, ocencie sami. Jakby ja nie potrafię tego wyjaśnić tak naprawdę, no te zmiany mi się wydają straszne, jakby ja wierzę w to, że ja gadam teraz kompletne głupoty, że ja tych zmian nie rozumiem i moi kumple tutaj, z którymi pisałem na Facebooku, też tego nie rozumieją i po prostu to są jakieś zmiany, wiecie, inne, nie, że tutaj jest coś innego napisane niż ja czytam. Obecnie cieszę się, że nie kupiłem sobie tłuka na rycka, bo już byłem przy zakupie, praktycznie już miałem hajs odbierany i że nie założyłem huska na sola, no bo bym teraz nieźle wyzywał, bo... Co planuję dalej zrobić? Planuję dalej zrobić to, że nie gram rycerzem. Prawdopodobnie założymy sobie łucznika. Takie mam teraz plany, myślę, że na jakimś streamku sobie założymy. Jest to głupie z mojej strony. Na Barbie mi się nie chce grać. Jakoś ten Barba, no nie mogę się do niego przekonać. Wydaje mi się, że łucznik będzie teraz najfajniejszą opcją. Zwłaszcza, że tutaj piszą, że niedługo będą znerfili też. Przynajmniej tak to rozumiem. Chwila, gdzieś tu było. Tutaj. W kolejnej aktualizacji mamy zamiar skupić się na temacie Voodoo oraz Shida i jego przydatności w drużynie z magią ognia. Czyli wydaje mi się, że Voodoo i Shid albo dostaną nerfy, albo mago nie dostanie nerfy. Więc generalnie lepiej tych postaci nie tykać. Miejmy nadzieję, że łucznik będzie takim dobrym wyborem. Nie wiem, no tak mi się wydaje, nie? Tobi gra łucznikiem. Tobi Taerna chyba z tego co widzę nie nagrywa, jedynie streamuje teraz, tak jak powiedzieliście, więc powiedzmy, że miejsce dla YouTube'owego łucznika się zwolniło. A przynajmniej będę miał taką nadzieję, albo nie znam jakiegoś po prostu. Jeżeli chodzi oczywiście o YouTuberów z kamerką i głosem, nie? Więc chyba będziemy robili łucznika z watachą nową, coś w tym stylu, bo no rycerz... Może faktycznie nie będzie to takie tragiczne i że rycerz będzie grywalny dalej, jeżeli tak będzie, to będę dalej nim grał. Wstępnie wydaje mi się, że jest RIP. Dobra, no i teraz tak, jakby jakieś podsumowanie może, co podsumowanie, żeby też obronić trochę ekipę, co oni chcą tutaj zrobić. Ja widzę to, oni też to napisali, w sensie ekipa chce generalnie znerfić postacie. Znerfić postacie do tego stopnia, w ogóle sorry za te wszystkie paski zadań tutaj, nie? Nie jestem na full kranie. Chcą znerfić wszystkie postacie, znerfili już trochę maga ognia, trochę znerfili łucznika, Shida, teraz rycerza i chyba jeszcze Voodoo tutaj w ogóle nerfią, o tym nie powiedziałem wam, w końcu nie pamiętam co oni tu będą kombinowali z tym Voodoo. Chyba znerfią mu aurę cienia, że będzie teraz... No, znerfią mu aurę cienia generalnie, nie? Tak to wygląda. Dobra, tak czy siak, nerfią Voodoo, nerfią rycerza, wszystkie postacie. Okej, jakby ja to rozumiem, gra się robi zbyt łatwa, chcą coś utrudnić, nie? Żeby nie było tak, że faktycznie teraz, no wiecie, jakby early game w ogóle nie istnieje, lecimy teraz do mid game'u i tak dalej. Chcą trochę zastopować graczy, bo są zbyt mocni. Natomiast taktyka, w jaki sposób oni to robią, moim zdaniem jest dosyć boląca, bo oni nerfią po kolei wszystko. Wydaje mi się, że lepiej byłoby po prostu wprowadzić jeden wielki, ogromny patch, który znerfiłby wszystko naraz i potem nadzorować czujnie, czy coś nie jest zbyt słabe, zbyt mocne i tak dalej, dać trochę czasu. Żeby gracze nie czuli się w tym momencie jakby kopnięci w tyłek, nie? Że wiecie, że na przykład ja teraz sobie gram rycem, kupiłem sobie na niego EQ już jakieś, chcę sobie pety zrobić, tak dalej, mam plany. No i nagle jeb, ryc jest niegrywalny, do widzenia, pożegnaj się, nie? Inne postacie są lepsze. I oczywiście, pewnie prawdopodobnie za 2 miesiące te inne postacie też dostaną nerfy i się to mniej więcej wyrówna. Natomiast ja w tym momencie czuję się pokrzywdzony. I z punktu marketingowego, jaka jest szansa na to, że nowi gracze zainteresują się zmianami i nerfami w rycku i zagrają w Taerna, a jaka jest szansa na to, że starzy wyjadacze zdenerwują się, bo ich postać dostała nerfy, na którą pracowali i zapłacili na przykład za nią platyną i odejdą. Wydaje mi się, że jakby no to są po prostu błędy, nie? Mówię z perspektywy gracza, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nikt się na mnie z ekipy nie obrazi też, no bo nie chcę skończyć jak Galajus, tak? Ale no po prostu mówię swoją opinię. Ja wierzę w to, że oni wiedzą co robią, mam tylko nadzieję, że albo żeby się pospieszyli, albo trochę zmienili koncepcję. Tak czy siak, gracze nie są zadowoleni,
Jest dym, zobaczymy co z tego będzie. Też w ogóle zapomniałem powiedzieć, że się psychorary trochę zmieniają, ekspienie psychorarów. To sobie zobaczcie już sami, bo no ja jestem bambikiem w tych tematach, więc nie będę wam mówił. Dziękuję za uwagę. Moja opinia wydana. Robimy sobie prawdopodobnie łucznika. Jeżeli macie jakieś rady, co mogę dalej robić, to dawajcie znać w komentarzach. Jakby dyskusja spokojnie, czemu nie? I co? Widzimy się w sobotę. W ogóle zapraszam was serdecznie w sobotę na bardzo, bardzo fajny film, który nagrałem. W sumie nagrywam cały czas, bo nagrywam go 5 dni, więc jest naprawdę petarda. Zapraszam was serdecznie. Ja się póki co z wami żegnam. Do zobaczenia, papa, cześć. Zostawcie kciuka. Przejrzyjcie sobie zmianę, dajcie znać znajomym. A się rozgaduje, co? Dobra, do zobaczenia, papa, cześć. Siemanko.